Witam serdecznie, z tej strony Korangara, to 12 odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen 3. Otóż, kochani moi, stało się, nareszcie mam dzień wolny, nareszcie jestem w miarę zdrowy. Ochota do nagrywania jest, więc czemu by nie zacząć? Wow, i na sam start piękny goblin nas zaatakował. No miecz, wyjmij miecz. Zatłuczemy dziada. Ej, no, chyba wyszedłem z wprawy, ale to się szybko skoryguje. Dobra, okej. Zatem, tak jak mówiłem kilka dni temu, w poprzednim odcinku, dzisiaj sobie pójdziemy tą drogą, która jest zamieszkała przez paskudne gobliny. Gobliny, czyli te potworki, które truły nam dupę w gotiku. No to dosyć sprytne zwierzęta. O, sam wpadłem w pułapkę. Nice. No co jest, kurczę. No. No, te gobliny zrobili bardzo sprytne. Bardzo sprytne, przepraszam za te chrząknięcie, no ale no, jak ja mówiłem, do końca zdrowy jeszcze nie jestem. Dobra, zamknięte, ale na szczęście zdolność nasza pozwala nam otworzyć ten zamek, więc czemu by z tego nie skorzystać? W środku co? Złoto, lot papugi. Tych lotów papugi to tutaj w grze naprawdę jest masa. Kurczę, coś mi słuchawki szwankują na prawe ucho. Słabo słyszę. Szybki zapis. I co my tu mamy? Jaskinie. O, dzięki, kostuch. Kurczę, ty wiesz, co mi trzeba. Jaskinie. Splądrujemy tą jaskinię. Halo, halo, co tu się dzieje? A, proszę bardzo, to jest przejście. Przejście w miejsce, w które już zostało przez nas odwiedzone. Ej, co to tak jakoś dziwnie, pusto. Aż wiecie co? Sprawdzę w opcjach, czym się coś nie poprzestawiało, grafika. Głębia obrazu... włączona. Aha, czyli wszystko jest na full. A jakoś tak mi brzydko się zrobiło. Znaczy, no przynajmniej tak mi się wydawało, że jest coś nie tak, ale okej. Chyba się pomyliłem. Więc wracamy, więc tam byliśmy, więc nie ma po co tam chodzić. Przejdziemy się zatem w tamtą drugą stronę. Czyli pójdziemy mostem i wejdziemy tu. Hoho, a co nas tam czeka, zobaczycie sami. No i tak. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się nagrać chociażby z kilka odcinków w przód, tak żeby was już nie męczyć tymi przerywami. No, moja składnia. You're not that heavy. Nie no. You think I'm fat? Forget it. Strzeliłeś do mnie! O, żeś ty mendo. No. Co my tu mamy? Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Dobra, w nosie go mam. A, tu jest. Tu się podziałeś. I oczywiście kolejna skrzynia. O, 90, no niestety. The lock is too intricate for me. Schemat serca wielkiego łowcy. To pewnie jakiś amulet, talizman. I'm going to make a hat out of your skin. Dobra. Zapis i lecimy dalej. Look out! Bones is here! No ciekawe, czy tutaj nas spotka coś groźnego. Rany, jak ja się cieszę, że ja mam tego kostucha. Co chwilę mnie uzdrawiam. Ile to oszczędności w rumie. Okej. Hops i następny.
nie mogę go podnieść, no to trudno się mówi. Lecimy dalej. A kuku, ojejku, tylko tyle? No nic, trudno. Popierwsi? Popierwsi? Ciekawe co za popierwsi? Dobra, złota nie chcę, ja chcę tego kwiatuszka zerwać. O, jest. Dobra. I co my tu mamy? Bitwy minionego stulecia. At the end of the 50-year war, the warriors increasingly shook in their shoes. It spread like a curse and destroyed their marksmanship. And with it, any chance of victory. Merely by imbibing a special brew did they regain their control and determination to fight. The last drops were finally kept safely in the citadel on Kalador. I see. I nam mamy kolejną misję. No ale dobra, tym się zajmiemy wtedy, kiedy będziemy na tym Kaladorze, what the fuck. Czy jak tam się to zwało? No i dobra. Wygląda na to, że wszędzie już tu byliśmy. O, owoc maki. Owoc maki, czemu nie? Więc tak. Jestem na Takarigui. Misja z Takarigui to zwłoki Difuegi. Właśnie, to jest ciężka misja. Nie wiem, jak to zrobić. Otóż chyba znaleźliśmy właśnie. Opuścił obóz, zamordowano. Kto go zabił? Oho. Właśnie, no nie wiem, no w każdym razie na razie przedostajmy się dalej. Śmierć dezerterom. A, musimy teraz iść do Sebastiana i powiedzieć mu, że dezerterzy zniknęli, albo nie wiem, coś takiego podobnego. Także misja będzie wtedy wykonana. Okej. Zatem lecimy. Lecimy zdać raport. Sebek. No nic ci nie będę dotykał. There's one more thing. Vasco nie żyje? No, powiedzmy. A, i odnalazłem gubernatora Difuega. A, no. Vasco is dead. Very good. I hope he paid dearly for his treason. Show Severin no mercy. And report back to me soon. There's one more thing. Severin won't cause you any more problems. That's excellent news. He was unworthy of the rank of commandant anyhow. No, czyli zająłem się dezerterami, jednym słowem. I took care of the deserters. Well done. That will serve as a warning to the others. Here's an extra reward for you. Dobra, i teraz zajmijmy się misją związaną z Difuegiem. I found Governor Difuego. And? Where is that fat... the governor? He's dead. He's not the first to be taken by the shadows. I don't think it was the shadows. What makes you say that? The tip of a sword was still stuck in his body. So? A sword is a sword. You're just wasting your time. No, rozmawiałem z nocnymi stróżami. I talked to the night watchman. They say that you went out with Difuego at night. And later, you returned to the camp alone. Oh, is that what the guards say? Didn't I already tell you to spare me this nonsense? No i właśnie. O to chodzi, że koleś nie chce z nami dalej rozmawiać. Nie wiem czemu. Chyba, że jakbym przeszukał ten jego kufer, bo właśnie coś kiedyś czytałem na necie. Coś kiedyś czytałem na necie, że podobno jak się... Nie dostaną nas. Że jak podobno się przeszuka jego rzeczy, to coś jeszcze można ciekawego stamtąd wziąć. Co pozwoli rozwiązać tą misję. Dobra, zatem zróbmy tak. Prześpijmy się do północy. Wejdźmy na ten pieprzony daszek, który znajduje się... O, tutaj, proszę bardzo, polianie z tyłu wejdziemy. Tylko mam nadzieję, że kostuch nie będzie się znowu bugował. O,
Okej, okay, i oczywiście użyjemy lotu papugi. A, nos mnie smędzi. Very well. I'll stay here. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz się zmienimy w człowieka, przeszukajmy kufer i zobaczmy, co jest w środku. Rozkazy stracenia Horasa, plan Holma Wielkiego. No weź wszystko. I teraz przeczytajmy to. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Aż sam jestem ciekaw. O, małże. Done. Right then. Ej, no nie mam tego? Co jest nie tak? O, rozkazy stracenia Horasa. Więzień Horas ma jutro o świcie stracenia... Komendant Lucjan, niniejszy odwołuje rozkaz, podpisano Difuego. Aha, to jest teraz. No dobra, ale był jeszcze jeden papierek. Where on jest? Nie ma. No trudno się mówi, dobra, no, albo ja nie mogę znaleźć, bo jestem ślepcem najwidoczniej. Dobra, w każdym razie, coś tam nam się wykonało. Zobaczmy. Może teraz jak pogadamy z tym gubernatorem. It says something about a target here. I've already got that. To może teraz coś się odblokuje, nie wiem, no zaraz zobaczymy. Sebastiano! Gdzie jesteś, stary pryku? Who's there? Who's making all that racket? Jest jeszcze coś. There's one more thing. Znalazłem nakaz, który napisałeś. Ha! I found this warrant you wrote. What's that? Where did you get that? Show me. An execution order denied by Governor Difuego. You stole that. Did you have a dispute with Difuego? That's none of your business. And I'll take that warrant, and not one more word about this. Otherwise, I'll have you arrested for theft. No i nie mówcie, że to... Make yourself no, no i co? I co, i to tyle? A może tu masz jakąś skrzynię? Czekajcie, tu jest skrzynia, ale 80 aż. O Boże, no i nie wykonam tej misji. No jak widzicie, zrobiłem praktycznie wszystko. Nie wiem, prawdopodobnie trzeba jeszcze zajrzeć do tej skrzyni, która wymaga 80 zręczności. No ja tyle niestety nie mam. Och, się trochę wkurzyłem, bo już myślałem, że wykonam tę misję. Ale niestety nie. Dobra, to idziemy spać. Pierdzielę to. Dobra, zapis i wykonamy sobie chyba ostatnią misję na tej wyspie. Przynajmniej póki co. Mianowicie skarb na martwych ziemiach Takarigui. To jest dosyć ciężka misja, ponieważ będzie dużo walki. Bo ten skarb jest tu, a tu jest tyle wrogich przeciwników, że to się w pole nie mieści. O, ja powinienem teleport. A nie, mam teleport właśnie. Chciałem powiedzieć, że powinienem uaktywnić teleport, ale zapomniałem, że ja go tam mam od dawna. Upiecz wszystko i tyle. Ogólnie jest Kostuk z nami, czy... No nie. Kostuk, nie ma Kostucha. Tak, teleportuj się. Gdzie jest Kostuch? Przecież ja tam sam nie dam rady przecież. Ach, co za pała z tego Kostucha. Głupia pała. Dobra, trudno, łaski bez, poradzę sobie sam. Najwyżej zajmie mi to trochę dłużej. Ach, niż sądziłem. Ho, ho, ho. Spróbujemy się jakoś zakraść w te tereny. Ten skarb jest... No skacz. Ten skarb jest koło wieży. Czyli tu. Aha.
No tutaj jest wszystko co najgorsze związane z tymi cieniami. Kurczę, naprawdę, sam mogę sobie nie poradzić. No może właśnie spróbuję to obejść. Spróbuję to obejść jak tylko można. Ale chyba już mogę dopłynąć tylko dotąd, dalej to już chyba nie. O, ha. Super gro, super, dziękuję bardzo. Coś już biegnie do mnie? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Kuźwa! Nie gadaj, że muszę z tym wielkim cmentarnym pająkiem walczyć. No, chyba że on się nie będzie ruszał. Trochę nam się zejdzie, ale ja wolę stosować taką taktykę. Czemu by nie? Pyk! O, 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 o! Wow! Fajnie. Bestia ubita, super. Poszło lepiej niż myślałem. Jak się dostać do tego miejsca, żeby nie zwrócić na siebie uwagi tych wszystkich... A, jeszcze, no tak. O, jeszcze ten, no trzech! Dobra, będę z wami walczył do usranej śmierci. I to wszystko przez to, że nie ma kostucha, że kostuch sobie poleciał w U i A. Och, trochę to potrwa. O kurde, ja zapomniałem, że nie mam żadnego grogu ani rumu ustawionego na pasku szybkiego działania. Więc może mi się nie udać. Kurde, no przecież zrobiłem unik zasrany. Unik. No kurwa, no. Nie żartujcie sobie. Dobra. Staliśmy tylko my. Wow, 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 wow. Koleś. To bolało. No more ammunition. Brak amunicji! Jestem w czarnym tyłku. No nie. No nie. No nie! I jeszcze zginąłem! Kostuch! Jak ja cię dorwę, to ja normalnie nie wiem... Wszystkie kości ci... połamię. Ho. Dzięki, kostuch, dzięki. No oczywiście. No bo jak żeby inaczej? On sobie teraz siedzi, Bóg wie gdzie. A ja muszę... O, ja... Aha, szkoda słów. Dobra, idę na pałę. Albo czekajcie. Może jakbym pojedynczo. Co? Co wy na to? Tak cip, cip, cip. Dobra. Dwóch to zawsze lepiej niż trzech. Błon mnie stąd. Co, pierwszy chcesz zginąć? Pierwszy chcesz zginąć? Czemu nie? Pająk! Mogilny pająk! Dobra, pierdo... Pierdziele to! O, no, jasne, spacja, no, jeszcze mnie zabij. Jezu, żebym dał radę. No, skacz, przecież, skacz, stary. Tej, no ile tu jest złowrogich głupków.
Zginę jak nic. Dobra, jestem przy tym. Który? Żaden? To dajcie mi odkopać skarb. Jezu. Bez tego kostucha to jest naprawdę ciężko. No mój kompan, wielki mi kompan. Ja go chyba zwolnię. Jak spotkam się z Patty. Nie podczas walki. Ja pierdziel. No, wystrzelamy wszystko, ale przynajmniej może go zabijemy. Dobra, zginął. Zapiszmy grę. No, no jak nie podczas walki? No, z kim jeszcze walczę? Może ktoś mi oświecić? A, to gówno tu na mnie czeka. Patrzy się. No dobra. Chcecie wojny, będziecie ją mieli. Nie ma najmniejszego problemu. Jak tu zejść? Jak... Czekajcie, może jakoś tędy? Czy dam radę? Czy dam radę? Proszę jednego. Jednego tylko poproszę. Może się jakoś odbagować? Któryś z was? O! No, chodź, podejdź. No, chcesz się bić? No to chodź. Wow, nie to. Szkielety lubię złatać w ten sposób. Mimo, że mam tylko 8 kulek. No jakim cudem pudło? No nie, no kurde. No nie. Frajerze zasrany. No. Dobrze, że go jeszcze finisherem potraktowałem. 3, 3, 3. No i chyba w końcu. I chyba w końcu. Już mogę? Mogę. Ojejku, dziękuję bardzo. Dobra. No, takie sobie te fanty. Ale bierzemy wszystko. I co, i misja wykonana, tak? Teraz zobaczmy. Taka reguła? Tak, zostały tylko zwłoki Deepwegi. Czyli misja jest wykonana. Wszystkie praktycznie misje na tej wyspie zrobiliśmy, więc uciekamy z tego grajdołka. Okej. Dobra. I ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku popłyniemy sobie na następną wyspę. Także, trzymajcie się kochani. Wyczekujcie kolejnego odcinka. Do zobaczenia i na razie.